Stefan Jasiołowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A pan widzi potrzebę dokonania jakiejkolwiek niedużej, ale ciekawej korekty w rządzie? Nie widzę takiej potrzeby. To rząd ideałów chodzących. Tego nie mówię, to jedno z drugiego nie wynika to z tego, że rząd chodzących ideałów, to pewna ironia nieuzasadniona, natomiast taka, ja nie widzę potrzeby, ja bym nie zmienił, nie jestem premierem. A to, że premier pytanie, widzi, wydaje się panu dziwne? Czy wydaje zobaczymy, jaka będzie. Czy też myśli pan, że premier wie, co robi? Nie, premier wie, co robi. Premier ma więcej informacji. Ja nie mam tych informacji, które ma premier. Także pytanie do mnie jest to pytanie dla polityka, który ocenia to trochę z zewnątrz. I mniejsza rekonstrukcja, tym lepiej. To mi mówi polityczne doświadczenie. W naszym badaniu Polacy mówią: Arłukowicz, Nowak, mucha do dymisji. No sens zupełnie. Niesprawiedliwość. Niewiedza, ignorancja, wszystkie medialna nagonka, reakcja jest jakaś zupełnie nieprzytomna nagonka na rząd, na platformę. Że Arłukowicz jest jednym z najlepszych ministrów. Nie ma żadnego powodu, żeby go odwoływać. Jak pan patrzy jeden na stan służby zdrowia, to też pan nie widzi żadnego powodu? Nie, jest, nie, no, ale co, pan uważa, że co, że inny minister by to zmienił? Czy nie, pan miał ministra, uważam, gdzie że minister zdrowia mógłby przekonać Polaków, że on nad tym panuje i robi to na tyle dobrze, że wyprowadzi polską służbę zdrowia ze stanu zapaści. Jest to Arłukowicz zadanie, najwyraźniej nie przekonuje, co by nie powiedział. Zadanie bardzo trudne, mnie przekonał, a jeśli chodzi, no jest jakaś zupełnie polskie piekło, jakaś nagonka zupełnie nieprzytomna na rząd, na platformę, także na ministra Arłukowicza. Nie rozumiem tego. Panie przewodniczący. Czy byłby pan uprzejmy wskazać ministra lepszego od ministra Arłukowicza? Widocznie jest coś w tym, że nie jest to takie proste. No, gdyby to zależało od ministra Arłukowicza tylko, to by służba zdrowia była bardzo dobra. Jest to bardzo wiele elementów. Nie ma czasu, żeby to najkrócej mówić. Społeczeństwo jest coraz starsze i coraz bardziej chore, techniki medyczne są coraz droższe. Proszę znaleźć sposób i metodę, żeby w tym budżecie i w tych warunkach to naprawić radykalnie. Proszę bardzo. Czy nie da się po prostu naprawić? Da się tylko powoli, a nie w atmosferze histerii. No, piąty rok naprawiacie i uważa pan, że jest Uważam, że jest postęp? Dużo lepiej, tak, oczywiście. Jest dużo lepiej niż 5 lat temu, proszę Dlaczego bardzo. Dlaczego Polacy tego Refundacja nie lekarz, część odczuwa, nieprawda. Część odczuwa, refundacja lekarz. Jeżeli pan chce przy pomocy sondaży rządzić, to gratuluję. Jeżeli pan chce przy pomocy sondaży wybierać ministrów, to był sondaż na piosenkę Euro, Koko, Spoko, coś takiego. Vox także, Populi, no, Vox Dei, mówi zawsze, stara rzymska maksyma. Dobrze, no była piosenka na Euro wybrana. Też Euro, zła? Koko, Spoko, nie no, kabaret, no, parodia. A czy to jest tak, że partia cokolwiek wie o planach rekonstrukcyjnych premiera, czy nie wie i nie powinna wiedzieć? Partia, co znaczy partia? Cała partia, te wszyscy członkowie Platformy, czyli zarząd są prawie referendum. Wiceprzewodniczący. Zarząd być może wie, ja nie jestem w zarządzie, ale nie sądzę, bo to mimo wszystko jest zbyt wiele osób, nie ma potrzeby. Dziwię się trochę tak, że to się wszystko odbywa w głowie premiera i partia mówi, tak powinno być. Nas to nie boli. Znaczy, mnie to nie boli, być może kogoś to boli. Znaczy partia, no to kiedyś było, że partia to konkretnie ludzie. No, mnie to nie boli, być może kogoś tak, to boli. Jednoosobowe rządy nie prowadziły do niczego dobrego. Nie mamy jednoosobowych rządów, mamy system w pełni demokratyczny. Władze Platformy są demokratycznie wybrane. Ktoś się może wypowiadają się posłowie, przecież nawet posłowie Platformy się wypowiadają na temat rekonstrukcji rządu. Nikt za to nie jest represjonowany. Mi ta wiedza nie jest potrzebna specjalnie. Wcześniej, jutro się o tym dowiem. Panie pośle, ale jak pan tak patrzy na te sondaże, do których pan nie przywiązuje specjalnej wagi, ale jak pan myśli, dlaczego Platformy tak topnieje wsparcie? Dlaczego jest tak, że Tusk traci zaufanie? Dlaczego jest tak, że rząd traci... Nie, no. A rząd tak. Rząd traci sympatię, ale Tusk traci zaufanie. Ale nie Platforma. PiS jest coraz bliżej Platformy. Nie, to jest nieprawda. No nie, no to każdy sondaż to panu powie. No, proszę bardzo, ostatni sondaż było 4%, a poprzedni było 1%. A w wyborach było ile? 10. No więc właśnie. No dobrze, no, ale poprzednie, ale 2-3 tygodnie temu było 15%. Czyli jest dobrze. Bardzo sondażami. No. Pan ma jakąś taką tendencję takiego wszystkie chodzące ideały, jest dobrze. Mamy bezpieczną przewagę w sondażach nad PiS-em, o tyle mogę powiedzieć. PiS nie dojdzie do władzy. W najgorszym wypadku poszerzymy koalicję. Istota jest jaka? Istota jest taka, żeby w Polsce nie rządził PiS. Ale żeby nie było tej koszmarnej kadencji? Żeby nie było tej koszmarnej recydywy IV Rzeczypospolitej. I to jest istota tego sporu politycznego w Polsce i to Platforma gwarantuje. Nie mówię po wyborach. No, gdyby się tak, nie daj Boże, stało, że Platforma i PSL by nie miały razem bezpiecznej większości, poszerzymy koalicję. OSLD, bo my odpowiadamy, po wyborach będziemy na ten temat rozmawiać. Ale pana by to nie zabolało. My odpowiadamy za Polskę, nikt inny. Pana konserwatysta by nie zabolał sojusz na przykład z Palikotem? Mnie by zabolało, gdybym zobaczył Kaczyńskiego przy władzy. To jest Ziobro, Pawłowicz, Macierewicz. Znaczy, to był największy. Macierewicza. Tak, to był największy koszmar. Największy ból to Stefana Jasiołowskiego. Tak, tak. Mam nadzieję, że do tego już nie dojdzie drugi raz. A co pan robi w jednym instytucie politycznym z wałachami politycznymi, trupami, cynikami, lizusami, karierowiczami? Cytuje pan pana. Rydzyka. Nie, nie. Nie.
politycznym trupie mówił Tadeusz Rydzyk, ten kapłan. Nie, to pan mówił o Romanie Giertychu, że to wałach i polityczny trup. O politycznym trupie ten fragment tego cytatu, który pan dość starannie wyszukał. Ten wielki kapłan i polski patriota, chodząca prawość, to jego słowa. Pozwoliłem sobie zacytować Tadeusza Rydzyka, czego żałuję. Nie będę więcej cytował już nigdy Rydzyka. A że Michał Kamiński to cynik, lizus i karierowicz, to pan. Dobrze, puszczamy w niepamięć, puszczamy w niepamięć, no dobrze, no pan, a czy ja mam mówić co na mój temat, różni ludzie... Nie, tylko zastanawiam się, co pan robi z tymi wszystkimi postaciami w tym tanku jednym. Chcemy coś dobrego dla Polski, próbujemy naprawdę, ja wiem, że to czasem trudno uwierzyć, czy te grzechy przeszłości pan odpuścił? Tak, ja puszczam całkowicie w niepamięć. A oni panu też? Tego nie wiem, muszę ich zapytać, myślę, że tak, natomiast chcemy coś zrobić dobrego wspólnie dla Polski. Ja wiem, że to jest czasem trudno uwierzyć, ale... Świetnie, tylko zastanawiam się, czy to ma być dla nich taki polityczny czyściec wejściem do Platformy? Nie sądzę, żeby oni weszli do Platformy. Wielokrotnie deklarują, że tego nie zamierzają. Ale pan nie sądzi, ale pan uważa, że byłoby dla nich miejsce w Platformie? Ja bym nie oponował, gdyby chcieli wejść, natomiast ja myślę, że no nie wszystko się sprowadza do tego, kto będzie na jakiej liście. No czasem można coś zrobić niezależnie dla Polski. Mówię, no stan debaty publicznej jest bardzo zły. No między innymi dlatego, że parlament to jest właściwie walka, że to tak jest wszędzie, a miejsca takiego spokojniejszej debaty nie ma. Czy może są, ale ja ich nie dostrzegam. Czy pan będzie tam spokojnie z nimi debatował, wypracował plany polityczne, tylko dla kogo? Takiego. Dla rządzących? Dla rządu, dla Platformy? Dla rządu i szerzej dla Polski. No, pan ma propozycję. Społeczeństwo się przedstawia elitom, intelektualistom, chcemy zapraszać różnych ludzi, stworzyć miejsce takie o nachyleniu prawicowym do debaty o Polsce. A jak oni reakcja PiSu, zupełnie histeryczna, tych wszystkich portali, jakaś pełna tak niebywałej nienawiści, świadczy o tym, że to był dobry pomysł. Ale jak oni za jakiś czas by powiedzieli, pomóż nam, niech nas Tusk weźmie na listy, to pan powie, dobrze panowie. Znaczy, nie wiem jeszcze, zobaczymy jaka będzie sytuacja. Bardzo mi trudno na to pytanie odpowiedzieć, bo to jest decyzja Donalda Tuska. Ale tyle mogę powiedzieć dzisiaj. Na pewno nie będę oponował i nie pójdę do premiera i powiem, Donald, broń Boże, ich nie bierz na listę. Tego nie zrobię. Stefan Niesiołowski, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.